Polsce znajdziemy mnóstwo dworów i pałaców. Dziś niestety większość popada w ruinę. Mimo utraty blasku, nadal mogą opowiedzieć historię. Dwór Zakrzewskich we wsi Osiek. Jego początki sięgają XIII wieku. Jednak to, co widzimy dzisiaj, powstało na podwalinach dawnego dworu, po którym zostały częściowo piwnice. Liczne przebudowy trwały. Folwark zmieniał swój wygląd, a goście przyjeżdżali i odjeżdżali. Najbardziej znanym z nich był Adam Mickiewicz, który to znał się dobrze z rodziną Zakrzewskich, więc odwiedził ich w 1831 roku. Dzisiaj widzimy niepełne ściany i zawalony dach, ale to, co widać od razu, to dumnie strzegące wejścia lwy, które to jakby uniknęły nieszczęść, które spotkały resztę pałacu. Lwy stoją tutaj od 1912 roku, oglądały remont pałacu w latach 80. XX wieku. Były świadkami odkrycia niezwykłych polichromii sprzed trzech wieków. Te były przykryte słomą i tynkiem, służąc za ściany działowe. Zwróciły uwagę zarówno robotników, jak i konserwatora. Gdy po odkryciu polichromii i ich stycznością ze światłem i świeżym powietrzem te zaczęły w szybkim tempie niszczeć, zostały odświeżone oraz przeniesione do pałacu w Trzebinach. Obecnie zdobią jedną z sal. Miejsce zawsze niesie ze sobą historię. Nie odkładajmy go na później, zanim zniknie. Więcej nieoczywistych u nas na blogu. Znacie ciekawe miejsce z historią, o którym mało kto wie? Dajcie znać w komentarzu. Do następnego. Cześć.